Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, oczywiście świątecznym materiałku na moim kanałku. Dzisiaj Wigilia, a jutro już Boże Narodzenie, dlatego też z tej okazji chciałabym wam życzyć wszystkiego, naprawdę wszystkiego najlepszego. Oczywiście najpiękniejszych prezentów, spełnienia marzeń, tego co sobie wymarzyliście, obyście właśnie to, dokładnie to dostali. Oczywiście mam nadzieję, że sobie też razem z rodziną miło i ciepło spędzicie przy wigilijnym stole czas i tak dalej, no nie wiem, co bym mogła wam jeszcze, kochani, życzyć. Naprawdę wszystko co najlepsze. A tymczasem chciałabym już przejść do zaprezentowania wam kolejnej świątecznej, przesympatycznej gierki. No to play! Świat pierwszy. Nasz Mikołajek sobie biegnie i klikamy play. O, tak. Towarzyszy nam znowu sympatyczna, świąteczna muzyczka. Jak klikamy myszką w lewy przycisk, to nasz Mikołaj używa swojej świetnej, wspaniałej rakiety. O, tak. Zbieramy ten magnes, zbieramy, au! Eno, taki słaby początek. Nie, to się nie może tak skończyć. Co to za gość? No nie wiem. Z czymś mi się kojarzy. Czy z jakimś filmem, czy z jakąś grą? Och, jeszcze raz. Patrzcie, koło fortuny. Ciągniemy za dźwignię i co? Mamy tutaj losy w górnym lewym rogu. Wygraliśmy 100! No pięknie. 1112. No cudownie. No to idziemy dalej. Och. Dalej. Ach, i jeszcze raz. Do góry. Och. Musimy dotrzeć do mety. Zostało nam 3000 metrów. Mało? Dużo? Sama nie wiem. Mamy rakietę. Tam chyba też był jakiś sklepik. Jeszcze muszę go oczywiście poznać. O tak. To. Udało się. Zbieraj. Ała! Nie! Ta gra jest naprawdę trudna! A te kryształki przypominają mi te Simsów. No cóż. Och. Nie no, tak nie może być, żeby Mikołaj tak skończył. O nie. Ale mamy znowu kolejny los. Ciekawe. Co tym razem wygramy? Znowu 100! No pięknie! A czy jest tutaj coś, co można upgrade'ować? Tu się nie da, niestety. O, jest koszyczek z zakupami. Och, jest rakieta, jest kolejna rakieta. 5000, a ja mam 1000. 10000. 25000 i... Ach, nic. Na razie jeszcze nie wiadomo. Dopiero stworzą nową rakietę. No cóż. Strasznie wygórowane te ceny za te rakiety, no nie ma co. Okej, no to jeszcze raz. Och, mam świetny, świąteczny nastrój, moi drodzy. Właśnie dlatego, że dzisiaj Wigilia. Cóż za cudowny dzień. Piękny, wspaniały. O tak, i do przodu. Biegnij nasz Mikołajku. Nawet masz takie fajne, ochronne okularki. O, nie! Idzie mi w tej grze jakoś wyjątkowo słabo, chyba dlatego, że już myślę bez przerwy o pierwszej gwiazdce na niebie. Cóż, no to jeszcze raz. No nie może być wstydu. No, teraz musi pójść lepiej. Musi. No to do góry. Och, błagam, no chociaż te 3000 metrów, żebyśmy przelecieli. Jakoś tak wolno leci. Patrzcie, ile pieniążków jest! O nie! Bardzo złowrogi. Co to było? Owad? Bo chyba nie ptak. O nie! Rakiety! Jeszcze tylko tego nam brakowało. A może złapiemy jedną? O tak, przydałoby się wymiana. Zrobić wymianę tej naszej rakiety niezbyt fajnej i szybkiej na tą, która chciała nas zniszczyć. Kto chce się pozbyć świętego Mikołaja w gwiazdkę? Jak możecie? O tak, w dół. Troszkę na nogach. Troszkę lecimy. Juhu! Tyle pieniążków. Zbieramy. O! No to jest super! Tak by mogło być cały czas. Czemu tak krótko? O, już jesteśmy w połowie trasy. Teraz mi idzie naprawdę dobrze. No nareszcie. Jak każdemu potrzebna mi była oczywiście rozgrzewka. O nie, ptak. Czy też co to jest? Nie mam pojęcia. O nie będę ryzykować. Och, ty jesteś bardzo niebezpieczny gość. Nie wiem, kim jesteś, ale jesteś niesympatyczny dla mnie. Niestety. Przeszkadzasz mi w dotarciu do celu, czyli do dzieci z prezentami. I dalej.
nie chcemy mieć bliskiego spotkania ze skrzyniami drewnianymi, oj nie! O, kurczę, znowu... O, patrzcie, ale fuks! Skrzynie i jednocześnie te okropne... O, rakiety... o nie! Ale możemy użyć kryształku! Pewnie, że chcemy użyć kryształku, bo już jesteśmy prawie pod sam koniec! O, tak, no, o! I nadrobiliśmy straty w postaci kolejnego kryształka, na szczęście. No i do przodu! Zaraz będzie 3000. O, do góry! Jest! Udało się! Już myślałam, że walniemy w skrzynię, ale nie! Ale nie, idziemy dalej, patrzcie! Och, niestety, niestety. Nie no, tutaj chyba możemy zacząć od początku. Czy całkiem się zacznie od początku? Może idźmy lepiej do przodu. Tak, zdecydowanie poświęcę te kryształy i idźmy do przodu, nie będziemy zaczynać od początku. No, raz, dwa, trzy i do boju lecisz ty! To znaczy nasz Mikołaj. O tak, patrzcie, los. No, dalej, dalej, kolego. O, tak, mój ulubiony bonus. Tylko czemu tak krótko trwa? O nie, znowu ty. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, do góry, do góry. I teraz trzymaj się w górze. O, co to jest? Kolejna przeszkoda. Minecraftowy żołnierz? Strażnik czy coś takiego? No cóż, lecimy sobie spokojnie, zbieramy pieniążki i... pijemy herbatę? Nie chcę mieć bliskiego spotkania z tym czajniczkiem. O, tak lubię herbatę, ale nie w takich okolicznościach. Nie, nie, nie. Och, bardzo ciekawe, znowu ten wstrętny. Co to było? No cóż, nie wiem jak to nazwać. O, tutaj jest ptak, gargulec jakiś, z dzidką. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie, 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 nie przeszkadzajcie mi skrzynię, błagam. O nie. Teraz trzymajmy się cały czas na górze, bo mamy niestety rakiety przed oczami. Och, udało się, ominęliśmy. No już 1/3 trasy. Teraz idzie mi całkiem nieźle, oczywiście dzięki temu, że mam kryształy, dzięki czemu mogę nieco tą trasę wykupić, jak ginę. O, i mamy tarczę, i mamy tarczę, na szczęście. Teraz nic nam nie podskoczy, na przykład skrzynię. Kolejny kryształek przyda się na pewno. O nie, to tylko czasowe było. Ja myślałam, że do pierwszego rozwalenia tej tarczy. O, los, 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 ja chcę los. No i zaryzykowałam los i oczywiście taki spotkał mnie los, że przegrałam, ale mam kryształki. Ach, mam tylko jeden, a ja myślałam, że te moje to jest to 3. Och, no to oczywiście jeszcze raz, ale mamy aż 3 losy. No to dalej, fortuna kołem się toczy i co? 500... Nie, 10, jakie to było perfidne. Jeszcze raz. Uwaga, uwaga, no... 100. No, nie jest tak źle. Mogło być gorzej, na przykład 25. Uwaga! Eno! To jest tak specjalnie zaprogramowane, żeby te dziesiątki wypadały. A 500? A 250? To co? Idziemy dalej. 1500 dolców. No tam jedna z lepszych rakiet kosztowała 5000. Chyba tańszych nie było, więc nie ma co się nawet do sklepu wybierać, moi drodzy. No niestety, niestety. No dobra, no to rozpoczynamy w takim razie dalej. O, fajnie, patrzcie, 10 tysięcy znowu. Już myślałam, że od tych 3000 będziemy zaczynać, na szczęście nie. Och, polecimy sobie górą tym razem, o tak. Powdychamy nieco świeżego powietrza. Patrzcie, tam w tle są choineczki, jak miło, jak miło. O, i znowu rakieta. Tak, turbo doładowanie Mikołaja. O, ratunku. O, kurczę, da się skakać po rakietach? Zbieramy pieniążki, tylko że nie... O, możemy się na szczęście wykupić, fajnie. Och. No tak, mieliśmy bliskie spotkanie z tym wstrętnym ptakiem. Och, dlaczego ptak trzymał tą dzidę? Nie mam pojęcia, jakiś przeciwnik Mikołaja. O nie, uciekaj, uciekaj, wstrętny owadzie. Choineczki przyzdobione mamy w tle, jak miło. Ludzie, którzy tu mieszkają, już dbają o to, żeby było świątecznie. Bardzo mi się podoba ten wystrój. Cudownie, cudownie. Ciekawe, co jest na następnych planszach, bo zdaje się, że to jest druga plansza. Uwaga, zbieramy dolarki. Tak, tak, tak. Już się napiliśmy ciepłej herbaty przed chwilą. Jak niestety nas skuła chyba skrzynia, o ile dobrze pamiętam. A może i nie. W każdym razie już piliśmy herbatę, rozgrzaliśmy się na dobre i możemy teraz zmierzać do grzecznych dzieci z prezentami. Uwaga, znowu ty, kolego! O nie, magnes jest! Aha, zgarnęliśmy całą pulę. Czemu to wszystko jest tylko czasowe? O nie, rakiety! Miejmy się na baczności! Uwaga! O, tak, tak, i zbieramy nie! Nie, 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 nie!
Co to za kolec trzymasz w ręce, kolego? W łapce trzyma jakiś kolec, nie mam pojęcia co to jest, jakby coś od... z drugiej strony od parasola, czy... nie wiem. Wy macie jakiś pomysł? Co to może być? Uwaga! O, ratunku, znowu ty, nie lubię cię, nie lubię cię, nie zaproszę cię na herbatę! Nie zaproszę cię, kolego. Kolejny gbur, który pewnie był niegrzeczny i nie dostał prezentu. Na pewno tak! Taką mam teorię. O nie dam się podpuścić w stronę tych monet. Żyćko ważniejsze. Och, bo nie wiem ile mam kryształów i nie wiem czy mogę się wykupić. Tarcza! Jest! I do góry. I zbieramy monetki. Cudownie. Tutaj jest dość bezpiecznie na górze. Można sobie tak lecieć. Los! Jest! Można sobie... Ała, jeszcze... Ach, na szczęście nie dostałam dzidą między oczy. Nic się nie stało. Już profilaktycznie mówię ała, ale nie było żadnego ała. Na szczęście nie. O nie, uciekaj. Wstrętny owadzie, który jesteś większy ode mnie. Mutancie, o, ratunku! Jest! To, co Mikołaje lubią najbardziej w święta, zamiast reniferów. Rakieta, no właśnie. A gdzie jest wór z prezentami? O nie, znowu niebezpieczeństwo, ratunku, rakiety! Udało się, ominęliśmy je. Właściwie to nie było problemu z tym ominięciem. Zaraz dotrzemy do końca. Ej, patrzcie, jaki fajny bóg! No nie mogę! Chyba grze się coś pomyliło. Niestety, zaraz dotrzemy do końca. No, teraz mi idzie naprawdę rewelacyjnie w porównaniu do poprzednich gier na samym początku. Oj, to wtedy nie było dobrze. No cóż, i do góry. Zbieramy wszystko, co się da. Losik na loterię na przykład. No cóż, tylko te nagrody z tej loterii są takie trochę nieadekwatne do tego, co na nie wydajemy. O, znowu rakiety, ale teraz damy sobie radę, dotrzemy do końca. Uwaga, pewnie na następnej planszy dopiero będzie przeszkód. O nie, nie podskakuj Mikołajku, trzymaj się na dole, jak są te owady. Och, i co dalej, jakie piękne cholineczki w tle z bombeczkami przystrojone, to mi się podoba. Bardzo świąteczny klimat, wesolutki i tarcza. Zaraz koniec, moi drodzy, jak miło, uwaga. O nie damy się, patrzcie. Kolejna plansza, tym razem taka troszkę orientalna. Czemu nie ma śniegu nigdzie? Nigdzie nie ma śnieżku, który tak się kojarzy ze świętami. Oczywiście, że wykupuję. No nie, tak się potknąć od skrzynie. Tylu wrogów żeśmy ominęli i skrzynia. O, 25 tysięcy metrów. No to już jest lekka przesada. O nie, 3 bomby naraz. Cóż za utrudnienie. Jeszcze nie idą wszystkie naraz, tylko tak po kolei, żeby nas trochę zmylić. Nie damy się. Mikołaj musi być twardy. Och, udało się. O, jest kryształek. Może się wykupimy następnym razem przy bliskim spotkaniu z kolejną skrzynią. Niebezpieczne te skrzynie. Może tam coś jest naprawdę niebezpiecznego w nich. O nie. Było mądre. Może jednak było. Udało się, patrzcie, nietoperz. On też chce mieć święta. No tak, chce porwać Mikołaja, żeby dostać prezenty. Kolejne skrzynie. Bardzo mi się podoba ta gierka, jest niesamowicie sympatyczna. Świetnie się lata naszym Mikołajkiem. I oczywiście zbiera pieniążki i losy na loterię. O, jaka wieżyczka, to jest właściwie kominek świąteczny, przystrojony, pięknie to wygląda. O nie, dalej, uwaga, nasz Mikołajku. Ach, udało się ominąć, o, jest, haha, turbo doładowanie. I znowu do góry, no niestety skrzynia. Dalej, zbieramy pieniążki, czy starczy nam w końcu na jakąś lepszą rakietę, bo troszeczkę powiem, jest ciężko. O nie! No niestety, nasz Mikołaj, och, leży. Ale mamy 6 losów! Och, super, no to dalej. Co pierwsze? 500! Jest! Udało się. Co drugie? Żeby 500? No nie, 10. Uwaga! No dalej, 500! Jest! 250! Mam jakieś wyjątkowe szczęście! Jeśli można tak powiedzieć, przedtem było 10. 10. No nie! Koło 250, taki mały fragmencik. Jest! Znowu! No, mamy już prawie 3000. Czy to znaczy, że sobie... Jest! 500! Widzicie, jakie mam szczęście! To pewnie dlatego, że dzisiaj Wigilia, na pewno tak! Och, super!
Możemy sobie coś kupić? 5000! To jest niesprawiedliwe! Tyle grania, tyle zbierania monetek i losów na loterię, a tu 5000 dolarów, niestety, moi kochani. Okej, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? O, patrzcie, już trzeci świat! Ja zdążę wszystkie światy przejść! Chyba, że są jeszcze jakieś kolejne. No cóż, chyba wszystkie światy przejdę szybciej niż zbiorę na te lepsze rakiety. No cóż. No i moi drodzy, oczywiście dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że giereczka wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi całe święta i spełnią się wasze marzenia. Dostaniecie prezenty, o których marzyliście po nocach. No i oczywiście zapraszam was, moi kochani, do następnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami BlueJane. Cześć!